Czwarty warunek, no to w końcu jest... Ksiądz się boja na chustaw. Nie. Cześć, Awelko. Cześć. O czym chcemy sobie dzisiaj pomówić? O recenzji. O recenzji książeczki, która mówi o czym? O tym. I się przygotuję do spowiedzi, a w tej niebieskiej książeczce się przygotuję do komunii. Okej, tamtą książeczkę opowiesz z mamusią. Okej, a z tatą nakręcimy recenzję o spowiedzi. Autorem jest Hanna Sołtysiak, Tajemnica spowiedzi. Wydawnictwo w drodze. Dobrze, kto tam opowiada o spowiedzi? Kto tam wprowadza w temat? Zobacz, kto to jest? Pani katechetka. Pani katechetka, która w przedszkolu postanawia opowiedzieć o spowiedzi. I wśród tych dzieci jest Tymek też, tak? Tak. Który to jest? A, to jest ten Tymek, super. I najpierw mówi o tym, czym jest grzech. Popatrzmy. Przypomina historię kogo? O Adamie i Ewie i o węzu diabła. Bo właśnie Adam i Ewa jako pierwsi popełnili grzech, który nazywamy zresztą pierworodny. Okej. Okay. I potem pani katechetka poprosiła, tak? Żeby dzieci sobie przypomniały grzech. Bardzo dobrze. Nie, później. I poprosiła, żeby co z tymi grzechami zrobili? Swoimi, co przypomnieli, co sobie przypomnieli, co mieli zrobić z tymi grzechami? Napisać. I przykleić. Na krzyż. A dlaczego przykleić na krzyż? Żeby Jezus nam oczyścił serce. Tak, żeby Jezus oczyścił nas z tych grzechów. I tutaj tak symbolicznie, co pani pokazała, że... Jak Jezus oczyszcza, jak? Wodą. Nasz brud, nie? Z ciała, coś podobnego. Mhm. Może warto zwrócić uwagę, że takie ważne hasła, najważniejsze ze strony, autorka postanowiła flamastrem podkreślić. I łatwo też zwrócić na to uwagę, jako podsumowanie strony. Aha, i zobacz. Pani katechetka, po tym jak omówiła, czym jest grzech, postanowiła opowiedzieć o pięciu warunkach dobrej spowiedzi. I pierwszym krokiem jest rachunek sumienia. O, może już spojrzę na tytuł. Zobaczę. Dobrze. Więc po kolei są omówione warunki dobrej spowiedzi, o których tak często dzisiaj się zapomina. Krok drugi, jaki jest? Dobrej spowiedzi? Żal. A więc żałujemy za swoje grzechy. Okej. Okay. Jest trzeci, czwarty warunek. Jaki jest trzeci warunek spowiedzi? Że? Postanawiamy? Być dobrym. Być dobrym, być lepszym. No, czwarty warunek, no to w końcu jest... Szczera spowiedź, że niebo daje nam księdza, w konfesjonale tak naprawdę spotykamy się z kim? Z księdzem. No z księdzem to się spotykamy, ale ksiądz tylko zastępuje Pana Jezusa. Tak, zastępuje, super. Bardzo dobrze, Aureko. Jaki jest piąty warunek Aureko spowiedzi? Po spowiedzi co trzeba zrobić? Przeprosić, czyli tak zwane zadośćuczynienie, trochę trudne słowo, ale właśnie powinniśmy przeprosić.
I też jak komuś się zepsuło zabawkę, to można zabrać ją do domu i... naprawić albo kupić nową, tak? Tak. No właśnie. Okej, okay. No, no dokładnie to jest sedno, istota, zadośćuczynienia, wiesz? Jak on zepsuł jakimś koledze i on naprawi. Aha. No właśnie. Super przykład, bardzo dobry przykład. Ale książeczka jest tak świetnie zrobiona, że na końcu są te wszystkie historie prawdziwe i bardzo wzruszające z Biblii o tym, jak Pan Bóg okazuje komuś, kto żałuje za grzechy, co okazuje Pan Bóg? Miłość. Jakie historie Pani tutaj pokazują miłosierdziu? Biblijne. O, a co to za historia jest? Że miłosierny tata. Co robi? Że ten syn wydał tatusiowi cały majątek i sobie pasywnie do dalekiego kraju. Bo był już bardzo biedny, wydał wszystkie pieniążki. I co potem się stało? Że on wrócił do syna i żałował, że już chyba... Z całego serca żałował, tak? Tak. I co ten ojciec zrobił? Co mu? Wypominał mu grzechy? Nie. Wypominał mu, że wydał całe pieniądze? Nie. A co zrobił? Co mu dał? Nie wydał grzechów, tylko mu dał własny. No właśnie. Ten klucz do swojego domu i sandały, żeby mógł gdzieś chodzić. Dokładnie, Aureko. I to, co otrzymał syn, tak zwany marnotrawny, od swojego ojca, to wszystko dzieje się na każdej... Tak, to wszystko dzieje się na każdej... Po każdej spo... Wiedzi. Tak, i to jest najpiękniejsze. Każdy z nas dostaje czystą szatę Syna Bożego. Dostaje klucze do... Do domu. Do domu, do Królestwa Bożego. W ramach takiej też godności otrzymuje buty, żeby boso nie wszedł. I pierścień, który jest znakiem... Czystości. Nie, również Syna Bożego. Syn Boży ma również taki sam pierścień jak ojciec. No super. Jak człowiek idzie wyspowiadać się do księdza na każdej spowiedzi, to się dzieje. A na razie ty się spowiadasz już? Nie. A kto się spowiada? Tata i mama. A ja tylko... Się przygotowujesz. Tak. I do tego jest czasem grzechy do Pana Jezusa. No tak, to na wieczornej modlitwie, tak? No właśnie, to jest taki codzienny rachunek sumienia. A powiedz na końcu, co przedstawia ten obrazek. Taki piękny. Kogo tam widać? Tymka? Tymka. Ale on jest jakiś inny. Jaki jest ten Tymek? Jak przyjmuje spowiedź. Przyjmuje, tak, skutki, efekty spowiedzi. Co się z nim dzieje? Jest smutny? Nie. Szczęśliwy. Szczęśliwy. Może płakać z radości. Dokładnie. Dokładnie tak. Dziękuję Ci, Aureko, za piękną recenzję. Dobrze, Aureko. Na koniec co powiesz dzieciom o tej książeczce? Jak ich zachęcisz? Żeby słuchali grzecznie i żeby im się podobała ta książka. Okej, okay, dziękuję. Pa! Pa! Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa!